Chciałbym, żeby pan wiedział, że chcę mieć za wszelką cenę do końca tej wojny spokój i powrócić do normalnego życia bez burzliwych przejść. Teraz chodzi o to, żeby pan się zastanowił nad tym, co panu powiedziałem. Jedno z dwojga, albo obaj będziemy mieli spokój, albo się rozstaniemy. Bez żalu z mojej strony. Pańscy poprzednicy, którzy próbowali mi szkodzić, poufnymi meldunkami skończyli smutno i kości ich bieleją na wszystkich frontach tej wojny. Mam wuja generała, który współpracuje z naczelnym wodzem i nigdy nie odmawia mi takich rzeczy, jeżeli go o to poproszę. Czy pan dokładnie zrozumiał to, co mówiłem? Dla mnie miarodajny jest regulamin i mój obowiązek wobec ojczyzny, panie kapitanie. Barbarzyństwo, jakim się pan wykazał, jest biegunowo odległe od regulaminu. Doprowadził pan kompanię do upodlenia. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Panie kapitanie! Radzę panu nie podnosić głosu, panie oberleutnant. Oficerski sąd honorowy przekona pana kapitana, że to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, jest wystarczające do żądania przeze mnie satysfakcji. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców, buszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem. Omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem. Panie oberleutnant von Nogai. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Panie Wagner! Precz. Mój generał, zobaczymy, kto ma lepszego wuja.